Witajcie, chciałbym dzisiaj pokazać tuner firmy Behringer, model BTR 2000. Do montowania w raku, jak widać. Mam tutaj parę opcji, jak widać, na przykład tutaj do wyboru rodzaju strojenia, instrumentu i tak dalej. Ja wybrałem na chromatyczny. Można sobie wiadomo pozmieniać przez dłuższe przytrzymanie, można uaktywnić dodatkowe funkcje. Nie będę się zagłębiać, jak tutaj to dokładnie to wszystko działa. Chciałem tylko wam pokazać poglądowo, o, na przykład ustawienie herców. Tutaj jest, o, teraz spróbuję nastroić coś. Ciekawa rzecz są tutaj dwie opcje strojenia. Jedna 50 centów, czyli pół ton. Druga 10 centów, czyli 1/10 tonu. Ja mam ustawione teraz na 10 centów, czyli taki dokładniejszy. Widać, że on szybko rusza się, ta strzałeczka. Tutaj mamy jeszcze przycisk mute, możemy w ogóle wyciszyć zabawkę i sobie stroić po cichu, żeby nie hałasować strunami na koncercie. Tu mamy jakieś ustawienia dodatkowe. Ustawienia metronomu. O, pokazałem tempo. Możemy sobie zmienić tempo. Włączę sobie teraz pykanie. I tu. Maksymalnie 240. Przyciskając jeszcze raz ten przycisk, można zmienić głośność pykania. Wszystko zależy od głośności samego wzmacniacza też, prawda? Można ustawić też rodzaj klikania. Tutaj, jak widać, biega na z lewej na prawo. Ta wskazówka. Można sobie ustawić, żeby tak klikał w ten sposób. Można też, jest fajna funkcja tap tempo, czyli naciskamy kilka razy ten przycisk i sobie możemy ustawić wybrane tempo. Zabawy jest tutaj sporo z tym. Fajna jest opcja. Uwaga, włączam ten. Ja tu. Dobra. Fajna jest opcja. Teraz włączyliśmy. Włączyłem kamerton. Wiadomo, to jest głośność kamertonu. Funkcji jest dużo i trudno wszystko spamiętać w tym momencie. Tym bardziej, że dostałem go wczoraj. Pokażę wam ostatnią funkcję, która najbardziej mi się podoba. Uwaga. Tadam. Podświetlenie 4 diodami LED. Dzięki temu wygląda bajerancko. I ładnie podświetla. Dzięki temu, że to jest troszeczkę wysunięte. O. Wszystko można ładnie podświetlić. No nie jest tak, że na razie będę tu kończył. Tak to wygląda. Zapraszam do odwiedzenia sklepu rogday.pl. Papatki.